Rozdział dziewiąty. Clifton pracuje. Wyjeżdżasz? Detektyw spojrzał pytająco na podróżny ciepły płaszcz i czapkę z nausznikami. Niestety, zrobił grymas ubolewania, zechciej mi łaskawie wybaczyć. Okoliczności tak się złożyły, że muszę cię zostawić na dwa dni samego. H.M. Tak, Clifton siadł okrakiem na poręczy fotela. Stojącego w halu, ledwie zdołał przyłapać gościnnego gospodarza. Gdyby nie zerwał się skoro świt słysząc jakieś podejrzane szmer w sąsiednim pokoju, na pewno umknąłby bez uprzedzenia. Swoją drogą powiedział poważnie Ja na twoim miejscu nie robiłbym żadnych wycieczek. Harry rozłożył ramiona. Cóż robić? Interesy mnie wzywają. Nie mogę wciąż leżeć do góry brzuchem. Same powinieneś zrozumieć, interes jest interesem. Głos jego był zupełnie wyprany z jakiejkolwiek intonacji. Naciągał starannie długie rękawice z grubej wełny. Clifton patrzył na niego, rozmyślając nad czymś w milczeniu. No, bywaj stary, harry machnął ręką pożegnalnym gestem. Więc jedziesz nieodwołalnie? Clifton pomacał po kieszeni w poszukiwaniu papierośnicy. Muszę. Ano trudno. Detektyw wzruszył ramionami. W takim razie będziemy pewno mieli w najbliższym czasie nowy występ wilka. Harry pochylił głowę nad klamerką pasa, którą w tej chwili zapinał. Detektyw nie mógł dojrzeć wyrazu jego twarzy. Jesteś tego pewny? wycedził nie podnosząc głowy. Prawie potwierdził ze smutkiem, bo twoje wyjazdy w niewiadome niemal zawsze zbiegają się z napadami urządzanymi przez wilka. Harry starannie poprawił futrzany kołnierz. Albo, rozmyślał na głos Clifton, może raczej napady wilka zbiegają się twoimi wyjazdami. A, rzucił na niego przelotne spojrzenie Czyż to nie to samo? Nie udawaj, żachnął się, rozumiesz doskonale różnicę. Podkreślił. Gwizdnął przeciągle przez zęby. Miej się na baczności im. Idziesz mocno niebezpieczną drogą. No, goodbye. Trzymaj się ciepło i uważaj na zakrętach. Jeszcze jeden pożegnalny gest i zbiegł pośpiesznie po schodach. Po chwili huk potężnego motoru oznajmił o jego odjeździe. Clifton siedział jeszcze dobre parę minut wciąż w tej samej pozycji. Pogrążony w głębokiej zadumie. Ostatnie słowa Harry'ego pomimo swej żartobliwej treści nie brzmiały by najmniej wesoło. Raczej dźwięczało w nich ostrzeżenie. Najchętniej pogoniłby za nim, by stwierdzić dokąd pojechał. To jednak należało do oczywistych niemożliwości. Zanim nim by sprowadził z Firebanks samochód. Zeskoczył z fotela, rozpoczynając spacer po halu. Co znaczyły tajemnicze wycieczki Harry'ego i ich dziwna zbieżności z napadami wilka? Czyżby naprawdę był tym bandytą? Biorąc na zdrowy rozum, tak właśnie wyglądało, za bardzo nawet wyglądało, po prostu rzucało się w oczy. Uwaga, mruknął, przystając nagle w swej wędrówce. Te przecież jest w tej sprawie najdziwniejsze. Dlaczego postępuje z taką ostentacją? Jakby specjalnie usiłował zwrócić na siebie podejrzenie. O, do wszystkich gdzie tu prawda, a co należy odrzucić jako nagromadzone celem zamydlenia oczu? Znowu rozpoczął bezcylowy spacer Prawda jeszcze jedno, jaką rolę w tej całej historii odgrywają wspólne konkury inspektora policji i podejrzanego do panny Barton? Od biedy mógł tłumaczyć gorliwość Magda w tego gromadzeniu dowodów przeciwko Harry'emu. Jednak te dowody naprawdę czyniły przekonywające wrażenie. Jaki ma cel sam Harry w tym swoim, tak niezrozumiałym i dziwacznym postępowaniu? Drzwi otworzyły się cicho i do hallu wszedł Johnson. Czy pan mnie będzie potrzebował do godziny dwunastej w południe? Nie. Spojrzał na niego z zaciekawieniem: Dlaczego o to pytacie? Bo jeżeli nie jestem potrzebny, pojechałbym do Fairbanks po zakupy, ponieważ zaś Mr. Kos zabrał samochód, nie zdążę wrócić przed południem. Oczywiście, o ile pan rozkaże, odłożę wyjazd na kiedy indziej, zastrzegł służbiście. Możecie śmiało jechać. Świetnie sobie tu sam dam radę. Dziękuję, sir. Pakowata głowa Johnsona zakreśliła łuk pełnego godności i ukłonu. W każdym razie w domu, służbowym pozostaje Francis. Gdyby pan potrzebował, oto dzwonek, wskazał na czerwony taster. Wycofał się sztywnym krokiem. Clifton pogonił spojrzeniem za lekko zgarbionymi plecami służącego. Ta na pozór nic nieznacząca rozmowa też miała swoją osobliwą wymowę. Mózg pracował z precyzją maszyny. Nigdy nie odrzucał najbłahszych nawet szczegółów. Kamerdyner wyjeżdżał na kilka godzin w czasie nieobecności swojego pana. Wniosek prosty. Harr widocznie nie polecił mu pilnowania kłopotliwego gościa. Więc albo nie miał niczego do ukrywania, albo tajemnice były ukryte tak doskonale, że nie obawiał się zdejmaskowania. Wyjrzał przez okno, wychodzące na podwórze. Przed wejściem do służbowej oficyny stały niskie sanki zaprzężone wrosłego konia. Po dłuższej chwili zszedł po schodach Johnson, otulony poczuł bek nosa w kożuch. Trzaśniecie batem i sanki ruszywszy szparko po wyjeżdżonym śniegu zniknęły za bramą. Należało wykorzystać okazję. Dotychczas, pomimo przeszło czterodniowego zamieszkiwania w farmie nie znalazł jakoś sposobności, by przeszukać dokładnie pokoje. Najwięcej interesował go gabinet gospodarza, jeszcze w nim nie był. Już sam fakt, że go tam Harry nie zapraszał, nasuwał pewne domysły. Pokój ten mieścił się, jak to już zdołał spenetrować, na pierwszym piętrze. Wbiegł szybko po schodach. Nie wiadomo, jak długo potrwa udzielona łaskawie przez służącego samotność. Pchnął pierwsze drzwi wychodzące na podest. Zajrzał ciekawie do wnętrza. Nie tu. Nie było tego, czego szukał. Sypialnia. Tej wprawdzie również nie zwiedzał, postanowił ją jednak zachować na później. Przede wszystkim gabinet. Potem, jeżeli wystarczy czasu, wróci do sypialni. Choć właściwie Harry nie wyglądał na takiego, który by chował swe sekrety pod poduszką. Drugie drzwi, solidne, z czarnego, masywnego dębu, odbijały swym świeżym wyglądem od tamtych pierwszych. Czyniły wrażenie, jakby je zainstalowano niezbyt dawno. Puknął w powierzchnię drzewa zgiętym palcem, nadsłuchując uważnie dźwięku. No, no, pokręcił ze zdumieniem głową. Stuknął jeszcze raz. Tak, teraz nie miał już wątpliwości poprzez głuchy odgłos wydawany przez drzewo przebijał ton metalu. Stalowa płyta zaszalowana dębem, stwierdził bez wahania. Nacisnął delikatnie klamkę, odskakując raptownie w bok. Stalowe, niedawno założone drzwi wyglądały mocno podejrzanie. Kto wie, jakie mogły zawierać w sobie niespodzianki. Znał te nowoczesne instalacje, mające za zadanie dotkliwie pouczać niepowołanych o konieczności i poszanowania cudzych tajemnic. Nic jednak z nieoczekiwanych tajemnic nie nastąpiło, ani nie czuł uderzenia prądu, ani nie gwizdnęła mu koło ucha kula. Tak, westchnął, podchodząc znowu, najgorsze jest właśnie to nieznane. Tym razem szarpnięcie klamki wypadło o wiele energiczniej. Niewiele pomogło. Drzwi pozostały nieruchome, strzegąc swą stalową piersią wejścia. Zamknął naturalnie na trzy spusty, mruknął z niezadowoleniem. Zobaczymy teraz, jakiego rodzaju zamek mogą mieć takie drzwi. Sięgnął do kieszeni, wyjmując małe skórzane, etui. Gdy je otworzył, błysnął rząd niklowych przedmiotów o dziwacznie powykręcanych kształtach. Obejrzał uważnie wykrój otworu zamka, po czym popatrzył z zastanowieniem na swoje narzędzia. Może ten wyjął płaski druciko lekko zakrzywionym końcu. Wsunął go delikatnie do otworu. Nie spodziewał się wprawdzie natychmiastowego powodzenia, jednak to, co zaszło w tej chwili, zaskoczyło go nieprzyjemnie. Terer gdzieś w oddali zaperkotał głucho przeciągły głos dzwonka. O, do licha, zaklął wściekle, wyszarpując gwałtownym ruchem wytrych. Dzwonek alarmowy. Zaraz się zbiegnie cała chmara służących. Nadsłuchiwał z niepokojem. W domu wciąż panowała niczym niezmącona cisza. Dźwięk dzwonka zamarł w tym momencie, gdy wyjął wytrych. Czyżby nikt nie usłyszał? Pomyślał z niedowierzaniem. Podszedł do wąskiego okienka umieszczonego w głębi podestu. Widać było stąd doskonale całe podwórko. Patrzył z natężeniem na oficynę. Nikt jednak z niej nie wychodził. Tonęła w sennej martwocie. Odetchnął sulgą. Minęło co najmniej pięć minut od alarmu i nie następowała żadna reakcja. Ależ służba wydął pogardliwie wargi. Przepędziłbym ją na cztery wiatry. Ten, polecony na chwilowego zastępcę przez Johnsona, Francis. Pewnie śpi w jakimś kącie. Albo poszedł na spacer. Można używać na całego. Znowu powrócił do tajemniczych drzwi. Przesunął badawczym wzrokiem po ścianie. Jest. Tuż nad podłogą biegł cienki drucik. Przewód alarmowego dzwonka. Zacisnął suporem szczęki. Pot wystąpił obfitymi kroplami na czoło. Przy tym wysiłku otworzyłby bodaj kasę federalnego banku, a to stalowe świństwo ani drgnęło. Wypróbował po kolei wszystkie klucze. Żaden nie pasował. Zamek musiał mieć w swym wnętrzu niebyle jakie kombinacje. Wreszcie wyjął przyrząd podobny raczej do dentystycznego świdra, aniżeli do wytrycha. Jakieś sprężynki, śrubki, igły. Przygotował to z pedantyczną starannością. Ostatnia nadzieja. Przyklęknął na podłodze, nachylając się nad zdradzieckim drutem, unieszkodliwił go w parę sekund. Teraz przyszła kolej na zamek. Nie było to takie łatwe, jak wyglądało na pierwszy rzut oka. Tego cacka na pewno nie robił jakiś wioskowy kowal. Mijały jedna za drugą cenne minuty bez żadnego rezultatu. Wydawało się już, że nie pomogą precyzyjne narzędzia. Na pewno nie jeden z zawodowych włamywaczy dawno by już machnął ręką. Clifton jednak nie miał zamiaru rezygnować. Musi sforsować ten piekielny zamek, chociażby go nawet miał wygryzać zębami. Trudności podniecały go jeszcze bardziej. Nie zamyka się przecież tak pokoju. W którym nie ma nic ciekawego. Mógł zaufać tym drzwiom. Mógł, ale nie wobec wszystkich. Nie znał jeszcze Cliftona. Naturalnie tego dzisiejszego. Włożył cienkim końcem do zamka, manipulując za jadle śrubkami. Posłuszne nakazom sprężyny igły poszukiwały zazębieni mechanizmu zamka. Spróbował na lewo, nic. Przekręcił jeszcze więcej również żadnego rezultatu. Teraz na prawo. Przesuwał koniec śruby milimetr po milimetrze. Jest! krzyknął radośnie na cały głos, kwitując szczęk sprężyny. Dobra. Nacisnął klamkę. Niezwyciężone drzwi zapadły w głąb. Uśmiechnął się z triumfem. Nareszcie. Otarł wierzchem dłoni pod z czoła. Napracował się naprawdę aż do znoju. Gdyby nie znalazł niczego, przeżyłby chyba jedno z największych rozczarowań w życiu. Rozdział dziesiąty. Odkrycie. Pokój nie czynił bynajmniej tajemniczego wrażenia. Nowoczesne meble z polerowanego orzecha, na podłodze puszysty, kosztowny dywan. Na jednej ze ścian olbrzymi wschodni kilim obwieszony myśliwską bronią. Przeciętny męski gabinet w zamożnym domu. Przystanął na progu, wodząc uważnym spojrzeniem dookoła. Od czego zacząć? Spojrzał na zegarek. Dochodziła dziesiąta. Miał przed sobą co najmniej dwie godziny na poszukiwania. Aż nadto czasu, by przeszukać cały dom od strychu aż po fundamenty. A cóż dopiero jeden jedyny pokój. Na wprost drzwi, pod przeciwległą ścianą, stała oszklona kryształowymi szybami biblioteczka, lśniąc bogato złoconymi grzbietami książek. Ukośne do okna wielkie biurko dźwigało na gładkim, szklistym blacie przybory z zielonego nefrytu. Raczej powinien zacząć od dwóch sprzętów. Choć równie dobrze tajemnica Harry'ego mogła tkwić w jakiejś skrytce zamaskowanej pod tapetą albo pod którymś z jasnych kwadratów podłogi. Wszystko możliwe. Konstrukcja drzwi przygotowała na najbardziej niedorzeczne niespodzianki. Przebiegł oczyma tytuły książek stojących równym szeregiem. To też miało swoje znaczenie dla charakterystyki gospodarza. Pierwszy rząd nie zawierał nic specjalnie ciekawego. Za to drugi? Ten należał niewątpliwie do najbardziej interesujących. Psychologia zbrodni Winta, daktyloskopia, lampa kwarcowa jako środek wykrywania fałszu dokumentów, grafologia, psychologia zeznań świadków i dalej w tym samym rodzaju. Właśnie westchnął żałośnie, patrząc melancholijnie w sufit jakby stamtąd oczekiwał pomocy. Powiedz mi, co czytasz. Wiem już, co stanowi jego lekturę, ale nie jestem przez to ani o włosek mądrzejszy niż przedtem. Księgozbiór niewątpliwie całkiem osobliwego gatunku, jeżeli chodzi o przeciętnego farmera. Ale z drugiej strony, jak pogodzić działalność wilka z rozprawami na temat fałszu dokumentów, czyżby miał zamiar w najbliższym czasie zmienić swoją specjalność? Ed, mruknął w końcu zniechęcony. Dedukcja w tej sprawie widocznie do luftu. Trzeba szukać bardziej konkretnych podstaw. Podszedł do biurka. Zamek niezbyt skomplikowany. Wystarczył pierwszy z rzędu wytrych, wydobyty setuj, by wszystkie szuflady stanęły otworem. Zaczął systematyczny przegląd, nie zaniedbując najmniejszego skrawka papieru. Nie znalazł jednak nic godnego uwagi. Jakieś rachunki, listy handlowe, oferty. W jednej z szuflad natrafił na kilka rewolwerów rozmaitych systemów i kalibrów. Wszystkie w miękkich, skórzanych futerałach, naładowane aż po kule w lufie, wyczyszczone i naoliwione jednym słowem, gotowe do natychmiastowego użytku. To jednak właściwie nie miało żadnego specjalnego znaczenia. W tych stronach wielu spokojnych obywateli odznacza się zamiłowaniem do broni. Jeszcze jedna szuflada, napełniona dokumentami dotyczącymi farmy, i koniec. Opadł ciężko na rozłożysty fotel stojący przed biurkiem. Nic. Najsłabszego nawet śladu, który by wskazywał na coś podejrzanego. Więc po co w takim razie te drzwi? W obawie przed włamywaczami. Nie, to nie wyglądało na Harry'ego. Ano, westchnął z rezygnacją, trzeba będzie zabrać się do biblioteki. A potem opukać ściany. Jeżeli zaś to nie pomoże, pozostaje tylko podłoga. Miał zamiar już zamknąć biurko, gdy wzrok jego padł przypadkowo na małą metalową tabliczkę przebitą dyskretnie na wewnętrznej stronie drzwiczek biurka. Andrew Pit Pittsburgh. Pensylwania, przeczytał bezmyślnie. O, dognął nagle Pittsburgh. Ładny szmat drogi. Czyżby mister Kos nie mógł znaleźć odpowiedniego stolarza w całej lasce? Transport mebli na pewno kosztował znacznie więcej, aniżeli one same. Dlaczego sprowadzał meble aż Pittsburgh? A? W tym niewątpliwie tkwiło coś niezwykłego. Zaraz, zaraz. Mózg jego pracował z gorączkowym wysiłkiem. — Andrew Stonsfej? — Stonsfej? — powtórzył półgłosem, wsłuchując się w dźwięk słów. Tak, niewątpliwie nazwisko to brzmiało jakoś znajomo. Nagle aż podskoczył na fotelu. Naturalnie. Teraz dopiero przypomniał sobie skąd znał jego brzmienie. Fabryka Stonsfeja była jedną z niewielu które wyrabiały specjalne meble z dobrze ukrytymi sekretnymi skrytkami. Spotkał się kiedyś przecież z biureczkiem, pochodzącym z tej pracowni. Kosztowało go wtedy niemało wysiłku zanim przeniknął jego tajemnice. A warto było. Mała przemyślnie zamaskowana sprężynka rozwiązała za jednym zamachem sprawę, nad którą przez parę miesięcy bezskutecznie łamało sobie głowę kilku tęgich asów tajnej policji. Wtedy natrafił na sekret zupełnie przypadkowo. Teraz już wiedział. Przesunął dłonią po placie. Otóż to, była jednak pewna różnica. Tamto biurko pokrywała gęsta sieć rzeźbionych ozdób. Aż zapraszało, by pogłaskać te wszystkie różyczki i smoki. To zaś pogardliwie absolutnie gładką powierzchnią. Gdzie tu szukać sprężyny? wszędzie gładka warstwa politury, najmniejszej szczeliny. Czyżby się jednak omylił w swoich przypuszczeniach? Pozostawała mu tylko spodnia strona, nieznacznie wystająca poza szufladki blatu. Przesunął czujnie końcami palców, naciskając raz po razie. Doszedł już do środka długości, gdy nagle drzewo ustąpiło pod naciskiem. Lekki szmer mechanizmu i cały blat biurka zaczął się zwolna unosić ku górze. Ledwie zdążył schwytać w ostatniej chwili sunące po śliskiej powierzchni przybory. Błogosławił w duchu podstawkę do wiecznego pióra. Gdyby na biurku stał kałamarz z atramentem, na pewno zaznaczyłby czarną plamą ślad wizyty. Patrzył radośnie na wędrujące do góry wieko. Cały blat. Dobrze pomyślane. Zacisnął zęby, by powstrzymać triumfalny okrzyk. Kochany z tą swej. Wystarczyło raz natrafić na jego arcydzieło, by nie być zmuszonym do tracenia czasu na opukiwanie ścian i podłogi. Blat zatrzymał się w pozycji niemal pionowej, odsłaniając płytką, ale za to obszerną, bo zajmującą cały obszar powierzchni biurka, skrytkę. Clifton nachylił się nad nią z uczuciem myśliwca, dopędzającego zwierzynę po niezmiernie uciążliwej pogoni. Przede wszystkim uwagę jego zwróciło kilka płaskich oprawionych w czerwoną skórę pudełek. Otworzył niecierpliwie pierwsze. Błysnęło osadzone na wewnętrznej powierzchni wieka lustro. Na wyścielanych aksamitem podstawach spoczywał komplet szminek. Otóż to pokręcił głową. Sięgając po drugie, z kolei, pudełko wystarczyłoby dla całego zespołu amatorskiego teatru. Drugie pudełko zaprezentowało asortyment sztucznych zarostów, trzecie takie samo. Tak, musi nałożyć kajdany na ręce, które ściskał serdecznie. Najlepiej byłoby, gdyby Harry w ogóle nie wrócił ze swojej wyprawy. W skrytce leżał, wciśnięty w najgłębszy kąt, Sporych rozmiarów, portfel z kozłowej skóry. Sięgnął bez przekonania. Cóż może znaleźć ponadto? Dowodów i tak miał dosyć. Nawet za dużo, jak na swoje potrzeby. Zajrzał do wnętrza. Plik banknotów wysokiej wartości. Sądząc na oko co najmniej kilkanaście tysięcy dolarów. Popatrzył na nie niemal z nienawiścią. One właśnie skierowały Harry'ego na tę drogę. Jakieś papiery. Przejrzał obojętnie. Co? Twarz skamieniała ze zdziwienia. Niemożliwe. Czytał teraz, sylabizując każde słowo po kolei. Wytrzeszczył oczy. Wyglądały, jakby za chwilę miały wypłynąć z orbit. Napięte do ostateczności nerwy nagle zelżały, jak rozkręcone struny. Jeszcze pieczęć i podpis. Niewątpliwie autentyczne. Tak westchnął. Niestety, sprawa skończona. Biedny Harry za bardzo ufał swoim wymyślnym skrytkom. I za nisko szacował moje wścibstwo. Magda w tym miał rację. Pozostaje tylko wykrycie związku pomiędzy kosem i Wilmersem. Ale to już dalsze rzeczy. Tajemnice wilka odkryte. Harry ego. Także. Szkoda chłopca. Nie ma jednak na to rady. Obowiązek. Oparł plecy o poręcz fotela, wpatrując się bezmyślnie w płaskie pudełka. Dzięki nim właśnie wilk występował pod różnymi postaciami. Raz obrośnięty na podobieństwo małpy, drugi raz jako smagłolice mieszaniec. Twu do licha, sarknął, wzruszając ramionami. Pomimo wszystko paskudna historia. Kolega z uniwersyteckiej ławy. Uczucie triumfu nagle zgasło bezpowrotnie. Pozostał tylko przykry niesmak. Bodajby nigdy nie wtykał w to wszystko swego nosa. Na twarz spłynęła ciężka chmura. Po co przyjeżdżał do tej przeklętej Alaski? Brr, wzdrygnął się, świństwo. A może by machnąć na to wszystko ręką, oddać pieniądze i wracać do domu? Nie, odpędził kuszącą myśl. Nie wolno. Obowiązek. Jest na posterunku. Prawo mu zaufało. Może paść, ale cofać się nigdy. Rozdział jedenasty. Mak jedzie na bal. Mek spojrzała z nieśmiałą nadzieją na wskazówki miniaturowego zegarka, osadzonego w złotej bransoletce, opasującej przegub lewej dłoni. Westchnęła żałośnie. Pełzły z zabójczą powolnością. Dochodziła zaledwie szósta. Jeszcze co najmniej czternaście godzin, zanim mój żychary ego. Czternaście godzin. Jakże okropnie długo. Spojrzała tęsknie w okno. Szarawy mrok sączył się przez szyby i otulając sprzęty, zacierał ich realne kontury. Odłożyła ociężałym ruchem trzymaną dotychczas w ręku książkę. Niby to próbowała czytać, jednak sens zdaniu mykał przed umysłem, w którym panowała niepodzielnie myśl o nieobecnym. Czuła się tak bardzo samotna, gdy Harry'ego nie było przy niej. Interesy, pomyślała gorzko, stale jakieś tajemnicze interesy, zabierające jej narzeczonego. Co robił naprawdę? Nigdy nie opowiadał jej dokładnie o celu swych ustawicznych wycieczek. Przesunęła dłonią po zmarszczonym czole. Jej chłopiec. Ostatnio stał się jakiś dziwny. Nie zawsze rozumiała wyraz jego oczu. Czasami odnosiła wrażenie, jakby w głębi źrenic chorego czaiła się starannie maskowaną troska. Może chodziło mu o te śmieszne zaloty Magdaftego? Możliwe. Nie miał zbyt zachwyconej miny, gdy mu o nich opowiadała. Nie lubił inspektora, to pewne. Właśnie dzisiaj Magdafty telefonował do niej. Nie podeszła nawet do telefonu, każąc oznajmić, że leży jeszcze w łóżku. Nie miała najmniejszej ochoty na rozmowę z tym jego mościem, do którego nie odczuła zbytniej sympatii. Znosiła jego natrętną adorację jedynie ze względu na ojca. Moja droga, oświadczył jej kiedyś w czasie jednej z rozmów na ten temat, dopóki nie jesteś zaręczona oficjalnie. Nie widzę niczego niewłaściwego w postępowaniu pana inspektora. Naturalnie. Ojciec chciał być ze wszystkimi w zgodzie. a na Magda w tym zależało mu specjalnie. Potrzebował często jego usług w sprawach kopalni. Magdaft był niebyle jaką figurą w Fairbanks. Znowu przysłał kwiaty. Nawet nie spojrzała na nie. Poleciła od razu wnieść je do saloniku na dole. Cóż ją mogły obchodzić kwiaty od tego człowieka? gdyby mogła, odesłałaby z powrotem. Potem dzwoniła Lucy. Z nią musiała porozmawiać. Nie była wobec niej zupełnie w porządku. Obiecała już od dwóch tygodni wziąć udział we wspaniałym weekendzie, urządzanym przez Lucy w starej farmie. Tak, ale Harry miał być na tej wycieczce i nagle wyjechał. Bez niego impreza traciła całą swą atrakcyjność. Lepiej posiedzieć w domu. Przynajmniej można pomarzyć bez przeszkód. Nagle szyby w oknach zadrżały rezonansem przytłumionego odgłosu motoru. Jakiś samochód stanął przed domem. Czyżby Harry urządził niespodziankę? Zerwała się gwałtownie z krzesła, podbiegając do okna. Serce jej zabiło gwałtownie. Nie, posmutniała ujrzawszy wydłużoną sylwetkę chevroletta. Auto z poznała błękitną karoserię. Z samochodu wyskoczyła zręcznie smukła, młoda dziewczyna. Lucy? Meg patrzyła ze zdumieniem, co znowu zaszło nowego? Nie czekała długo na odpowiedź. Po chwili wpadła Lucy do pokoju, zaróżowiona od szybkiego biegu po schodach. Jak się masz, kochanie? uścisnęła serdecznie Mek. Jesteś przebrzydły kłamczuch oznajmiła ze śmiechem na wstępie Strasznie mi przykro na twarz Meku wystąpił lekki rumieniec ale widzisz TSSS, luz i podniosła znacząco rękę nie masz nic do gadania jesteś kłamczuch i nie zdołasz mnie przekonać, że jest inaczej. Ale Możesz tłumaczyć do wieczora i nic nie wytłumaczysz. Wiem, dlaczego nie chcesz jechać z nami na weekend? Spojrzała na nią przekornie. Rumieniec na policzkach mek przybrał barwę szkarłatną. Nic nie zdoła się ukryć przed czarnymi, pełnymi życia oczyma Lucy. O, zaśmiała się triumfalnie Lucy. Patrzcie no, jak to panna spiekła raka. Wszystko przez tego przebrzydłego mister Kosa. Ty każdego nazywasz przebrzydłym. Luz i podskoczyła jednym susem do niej i pocałowała serdecznie w policzek. Nie gniewaj się. Mister Kos jest bardzo sympatycznym gentlemanem. I do tego bardzo przystojnym. Cóż z tego? Skrzywiła z udanym smutkiem kształtne wargi stracony dla świata. Wiem, gdzie ulokował swe mężne serce i Meg bezskutecznie usiłowała zmarszczyć groźnie brwi. Jesteś nieznośna gaduła. Pleciesz trzy po trzy. Wcale nie, klasnęła w dłonie. Gadułą może jestem, ale za to wiem dobrze, co mówię. Może zaprzeczysz, że macie się ku sobie? No, zaprzecz, proszę bardzo, patrzyła na nią roześmianymi oczyma. Meg odwróciła głowę ku oknu jakby nagle dojrzała coś niezmiernie ważnego na ulicy nie potrafiła wyprzeć się swojej miłości no widzisz podskoczyła na kozetce celus i ani piśniesz ale dam ci już spokój bo jeszcze mi się rozpłaczesz zresztą nie ma o czym mówić daruję ci tego kosa i tak jedziesz na nasz bal nie pokręciła przecząco główką mek daruj mi jednak nie potrzebuję ci nic darować. Jedziesz. To już postanowione. Jak to postanowione spojrzała ze zdziwieniem na przyjaciółkę. Kto postanowił? Pan dyrektor Barton oczywiście zawołała Luz i z triumfem Na sposoby są sposoby. Zanim przyjechałam do ciebie, wpadłam po drodze do Eastern Creek. No, może nie było po drodze, ale czego się nie robi dla przyjaciółki. Wygarnęłam wszystko twemu papie. Przyznał mi rację bez zastrzeżeń. Karnawał w mieście zapowiada się podle. Każdy krzyczy kryzys i siedzi w domu. A nasz bal, ho, ho. Pokręciła głową. Nie poznałabyś starej farmy. Podłogi jak z lustra. Kazałam zawiesić nowe żrandole jednym słowem klasa niech się schowa sala klubowa ani porównania Lucy, Meg spojrzała na przyjaciółkę z wyrzutem naprawdę rozmawiałaś z moim ojcem no Lucy zmieszała się cokolwiek nie masz potrzeby patrzeć na mnie jakbym co najmniej chciała cię skrzywdzić mister kozbuja po świecie a ty masz siedzieć samotnie w domu jak penelopa nic z tego moja panno od tego masz luz i Stetson, by ci na taką niedorzeczność nie pozwoliła. Wysiedzisz się dosyć w domu, gdy będziesz już po ślubie. Meg spuściła głowę z rezygnacją. Tak, jeżeli ojciec zadecydował, że ma być na tej zabawie, nic na to nie poradzi. Nie miał zwyczaju, nigdy zmieniać swych raz już powziętych decyzji. Luz i, i tym razem Riz zdołała postawić na swoim tak, jak zawsze zresztą. Byłaby chyba zdolna przewrócić całe miasto do góry nogami, gdyby coś nie szło po jej myśli. Zrobiłaś mi dużą przykrość, szepnęła smutno. Luz i zerwała się gwałtownie i podbiegła do niej. Nie mów tak, prosiła, gładząc ją pieszczotliwym ruchem po policzku, bo się rozpłacze. Ja tobie przykrość. Przecież bym chciała nieba ci przychylić. Wiesz, jak Cię kocham. Zobaczysz, jak będzie wesoło. Toalety, pani, klękajcie, narody. Wiem już coś niecoś o tym. Ta gruba Lerimerowa powiesi na sobie cały sklep jubilerski. Odwiedziła już Safes. Inne także. Muszę tymczasem uciekać. Mam jeszcze całą masę spraw do załatwienia. Nie wracam do starej farmy bez Ciebie. Wpadnę za godzinę i zabiorę cię, choćby siłą. Tylko nie udawaj, że cię głowa boli. Znam się na takich wykrętach. Może zresztą, mister Koz, wróci wcześniej i zdąży na bal. Dodała obiecująco. Nie, zaprzeczyła smutnomek. To niemożliwe. Powiedziałam mu, że będę siedziała w domu. Ach, roześmiała się na całe gardło luz i mam cię, panienko. Na pewno nie przyjedzie, bo myśli, że nie zastanie swej ukochanej. A bez niej oczywiście nie może się bawić. Pa, kochanie, wycisnęła na policzku Mek serdecznego całusa i zanim ta zdołała odpowiedzieć cokolwiek, już jej nie było. Po chwili za oknami zabrzęczał motor. Luz i lubiła tempo w życiu. Mek osunęła się na fotel. Przetarła ręką czoło. To wszystko spadło na nią zbyt nagle, wytrącając z równowagi. Ma jechać na bal bez Harrego? Strasznie nie miała na to ochoty. I może to będzie przykro? Nigdy dotychczas, od chwili, gdy się zaręczyli, nie bywała w domach, gdzie nie miała nadziei go spotkać. Siedziała nieruchomo, wpatrzona w drżące na wietrze gałęzie jodły stojącej po przeciwnej stronie ulicy. Acha, a może rzeczywiście wróci wcześniej? To byłoby świetnie. Podbiegła szybko do telefonu wiszącego na podejście. Tu farma Forwards zameldował nosowy głos Johnsona. Dobry wieczór, Johnson. O, to panienka, w głosie służącego zabrzmiała niekłamana radość Moje uszanowanie panience. Niestety, mister Kos jest nieobecny. — Wiem. Gdyby jednak wrócił wcześniej, proszę mu powiedzieć, że jestem na zabawie w starej farmie. — Oczywiście, proszę panienki, powtórzę, gdy tylko wróci. Nie ma jednak nadziei, by przyjechał przed świtem, dodał z ubolewaniem. Nie upłynął nawet kwadrans, gdy dyrektor Barton wrócił do domu. Pobiegła mu na spotkanie. — Tatusiu! Nadstawiła jak zwykle czoło do pocałunku. Mam do Ciebie wielką prośbę. Słucham. Spojrzał na nią pytająco. Barton był nieco oschły. Nie tracił też oschłości nawet w stosunku do własnej jedynaczki. Bo widzisz, ujęła go pod ramię luz i mi mówiła. Ach tak, potwierdził, kierując się ku drzwiom łazienki. Panna Stepson odwiedziła mnie w biurze. Przedstawiła mi całą sprawę. Ma zupełnie rację. Musisz być na tym balu. Tatusiu, głos jej dźwięczał błagalnie. Tak bardzo nie mam ochoty jechać na zabawę. Twarz Bartona przybrała jeszcze chłodniejszy wyraz. Z powodu nieobecności Mister Kosa obrzucił ją badawczym wzrokiem. Nie ma mowy, to nie jest tu żaden powód. Dopóki zaręczyny nie zostały ogłoszone oficjalnie. Nie życzę sobie, by ludzie łączyli wasze osoby więcej niż potrzeba, powiedział twardo. Twoja nieobecność zwróciłaby powszechną uwagę. Na balu będą wszystkie panie należące do towarzystwa Fairbanksu i okolicy. Co innego, gdy będziecie już narzeczonymi, dodał nieco łagodniej, znikając w łazience. Ciekawym, pomyślał, odkręcając kurek, kranu z gorącą wodą, kiedy i czy w ogóle to nastąpi? Czoło jego pofałdowały zmarszczki szczerej troski. Miał dostateczny powód do stanowczości w tej sprawie. Ostatnie rozmowy z Magda w tym zawierały bardzo szczególne momenty. Meg patrzyła bez słowa na białe, lakierowane drzwi. Serce jej ścisnął bolesny skurcz przeczucia czegoś okropnego. Poczuła nagle w piersiach mrożących chłód. Zupełnie, zupełnie. Jakby jej zamiast serca Włożono kawał lodu Rozdział dwunasty Bal w starej farmie Posuwiste tony Bostona Spływały z podium orkiestry Wprawiając strojne sylwetki w rytm tańca Rzęsiste światła Licznych żrandoli odbijały barwną tęczą od bogatych klejnotów Prezentowanych przez damy Ilość ich świadczyła że skrytki banków Fairbanks opustoszały na pewno do ostatniego najmarniejszego nawet pierścionka. Bal w starej farmie był okazją do pokazania publicznie bogactw ukrytych przez większą część roku w safesach. Balowe stroje panów stanowiły czarno-białe tło dla olśniewających toalet przedstawicielek Fairbankskiego Hickcliffe'u. Na niejednym spośród męskich palców lśniły wielkie brylanty. Perły zaś wetknięte w gorsy białych koszul były przeważnie prawdziwe. Jednym słowem, istna rewia klejnotów. Bal należał naprawdę do wyjątkowo wspaniałych. Stary Stepson nie pożałował pieniędzy na prezentacje, na równi z zaproszonymi gośćmi. Zasada, jak cię widzą, tak cię piszą w młodym kraju Alaski, miała zastosowanie bodaj czy nie większe niż w pozostałych zakątkach świata. Mek wymówiła się od zaproszeń do tego tańca. Czuła się już zmęczona, choć bal trwał dopiero od niespełna dwóch godzin. Zazwyczaj bawiła się ochoczo do samego końca, ale dzisiejszej nocy? Zabawa bez Harry'ego nie była zabawą. Raczej odrabianiem nudnego, nakazanego z góry obowiązku. Siedziała z melancholijną miną na małej kanapce wciśniętej w róg sali, patrząc obojętnie na ruchliwy korowód tańczących par, przesuwających się w zawiłych skrętach po wyfroterowanym parkiecie. Dwóch wytwornych młodzieńców w nienagannie skrojonych frakach trzymało czujną straż przy kanapce, jaryką byli i walter. Nie odstępowali mek ani na kroko od samego początku balu. Nie zwracała na nich niemal żadnej uwagi, choć obydwaj byli naprawdę bardzo sympatyczni i przystojni. Raz po raz dostrzegała zachęcające spojrzenie panienek skierowane ku nim z głębi sali. Powiedziała im nawet o tym bez żadnych ogródek: chłopcy, tam na was czekają. Uwaga nie uczyniła na nich najmniejszego wrażenia. Ani dognęli. Żaden z nich nie zerknął nawet w kierunku tęsknych spojrzeń pięknych panien. Zbyli słowa mek niewyraźnymi uśmiechami: Jeżeli pozwolisz. Pozostanę przy tobie oświadczył prosząco Jerry. Ja także zawturował pospiesznie huk. I trwali dalej na swych stanowiskach po obu stronach kanapki. Wyszli już z tych lat, gdy każde cieplejsze spojrzenie płci odmiennej wytrąca z równowagi, a poza tym od dawna obydwaj kochali się w mek. Było to całkiem beznadziejne uczucie. Wiedzieli o tym dobrze. Ptaki na drzewach świergotały omek i kosie. Zdążyli się już pogodzić z losem. Trudno. Nie poszczęściło się. Przyszedł obcy i zabrał serce dziewczyny, którą uwielbiali niemal od lat dziecinnych. Nie mieli żadnych szans. Pomimo to korzystali z każdej okazji, by być przy niej. Na siebie patrzyli bez zawiści. Miłość do nieosiągalnego obiektu w niczym nie zaważyła na ich przyjaźni. Cóż, obydwaj znajdowali się w takiej samej sytuacji. Meg ich szczerą sympatią. Wiedziała o uczuciu, jakie do niej żywią. Traktowała jednak je z odcieniem żartobliwej pobłażliwości. Miała nadzieję, że młodzieńcza miłość przejdzie z czasem w przyjaźń taką, jaką ona w stosunku do nich odczuwała. Po krótkiej przerwie orkiestra zniewolona gorącymi oklaskami tancerzy, podjęła po raz drugi tę samą melodię. Nie zatańczysz? Jerry pochylił się ku Mek z proszącym uśmiechem. Nie. Mówiłam ci już przecież. Nie tańczę Bostona. Jerry pokiwał głową z wyrzutem. A z kosem? Mek spiekła gorącego raka. Ja. Zaczęła niepewnie. T.S.S. Huk szarpnął za ręka fiery ego. Czemu jej dokuczasz? Kos to co innego, podkreślił bez cienia złośliwości. Jeśli będziesz się naprzykrzał, to nas w końcu przepędzi, gdzie pieprz rośnie, dodał ostrzegawczym tonem. Przyłapał w przejściu jednego z lokajówy w bogato szamerowanej liberii, roznoszącego na srebrnej tace szampana. Napijesz się? Podał jej z zachęcającym ukłonem kryształowy kielich. Dziękuję. Upiła trochę lodowato zimnego napoju. Strasznie i tu gorąco. Rzeczywiście w obszernej sali, pomimo pootwieranych na oścież górnych okien, panował męczący upał. Wychyliła powoli resztę musującego wina. Orzeźwiło ją to nieo. Odbierając opróżniony kielich z jej rąk, Huk rzucił triumfujące i spojrzenie na towarzysza niedoli. Widzisz, zrobił dumną mimę. ja lepiej wiem, czego Mek trzeba. HM, oczy Jarego powędrowały w kierunku tonącego w powodzi świateł sufitu, oczywiście. Jeśli tylko nie dostanie z tego. Zapalenia płuc. Co? Zaperzył się nagle Huk, zapalenie płuc z naparsteczka wima. Kraczesz z zazdrości, żeś sam nie wpadł na pomysł poczęstowania jej czymś chłodzącym. Obydwaj jesteście kochani, ciepły uśmiechmek zażegnał spór w zarodku. Muzyka zamarła w pożegnalnym akordzie. Wytrąceni z rytmu tańca ludzie mieli przez mgnienie oka niepewne ruchy, jakby dopiero teraz konstatowali ze zdumieniem, że można również stawiać stopy na podłodze w sposób całkiem zwyczajny. Meg dojrzała, jak przez środek sali szedł sprężystym krokiem Magdafty, rzucając na wszystkie strony zdobywcze spojrzenia. Kierował się wyraźnie ku niej. Przybrała odpychający wyraz twarzy. Byleby tylko nie prosił jej do tańca. Czuła do tego człowieka niczym niewytłumaczoną antypatię. Po prostu go nie znosiła. Demonstracja nie pomogła. Kapiący złotem mundur inspektora lawirował zręcznie pomiędzy spacerującymi parami, zbliżając się z każdą chwilą. Chłopcy, zniżyła głos do szeptu, nie patrząc na swych towarzyszy, by nie wzbudzić podejrzeń w inspektorze, musicie mnie ratować. Rzeknij słowo, a padnę trupem w twojej obronie, zawołał patetycznie Jerry. Meg uśmiechnęła się mimo woli. Trudno było zachować powagę w towarzystwie tych dwóch przyjaciół lat dziecinnych. Nie wymagam tak wiele. Po prostu nie chcę tańczyć z Magdaftym. Właśnie idzie ku nam. Na pewno mnie poprosi. O, huk przymrużył złośliwie oczy. Mam go spławić? Tak, szepnęła jeszcze ciszej, bowiem Magdafty znajdował się już w odległości zaledwie paru kroków. Coś w tym rodzaju. Chcesz, to nazwę go gliną, a gdy zrobi obrażoną minę, oddam mu w zęby, zaproponował całkiem poważnie Jerry. Ani mi się ważcie robić takiej awantury, przeraziła się naprawdę. Musicie to załatwić taktownie. Taktownie, powtórzył huk, możesz na nas liczyć. Spławimy go z całą delikatnością, potwierdził Jerry. Obydwaj przybrali uprzejmie obojętne miny. Czy mogę prosić panią do tańca? wte zachrzęścił sztywnymi ozdobami munduru, kłaniając się szarmancko. Niestety rzuciła alarmujące spojrzenie w stronę przyjaciół. Miss Smek obiecała mi już przedtem ten taniec oznajmił, iry. Ach, tak, po twarzy inspektora spłynęła przelotna chmura, to może w takim razie do następnego? Miss Smeko od dawna zrobiła mi zaszczyt, rezerwując następne dla mnie. Wycedził sztywno huk. A. magdafty zacisnął wargi. Chyba trzeci z rzędu i będzie nareszcie wolny. Wpis na trzeci taniec zastrzeżony w karnecie na moją rzecz. Jerry bez uśmiechu sparodiował napuszony styl prawniczy, czyniąc w ten sposób przejrzystą aluzję do niedokończonych studiów inspektora. On również nie przepadał za tym nadętym policjantem. MacDawty poczerwieniał ze złości. To już wyglądało na z góry ukartowany spisek. Kpią sobie po prostu ze mnie zadecydował w duchu. Ależ pani jest oblężona zauważył ironicznie. Na przyszły raz będę musiał prosić o taniec chyba na tydzień wcześniej? Mek nie odpowiedziała. Obydwa i przyjaciele skłonili się w milczeniu. Jednak ich gorący wzrok ostrzegał aż nadto dobitnie przed prowadzeniem dalej rozmowy w tym samym tonie. Magdafty obrzucił niechętnym spojrzeniem szerokie bary Jerryego i mocno zbudowaną postać Hucha. Nie, nie miałby żadnych szans w wypadku awantury. W źrenicach jego zalśnił przekorny, niesamowity płomień. Nie będę Państwu zabierał czasu, skinął lekko głową, odchodząc z powrotem na salę. Na wszystko przyjdzie właściwa chwila, pomyślał z trudem, powstrzymując chęć zaciśnięcia pięści. Zobaczycie gagatki, co to jest zadzierać z magdaftym. Ale szpurchawka, pokiwał z niezadowoleniem głową huk, goniąc za nim nieprzyjaznym spojrzeniem. Tak, potwierdził Jerry, niesympatyczna kreatura. Wciąż ma wrażenie, że rozmawia ze swoimi policjantami. Bardzo żałuję, żeś mi zabroniła poczęstować go w szczękę. Dziękuję wam chłopcy, uśmiechnęła się do nich. Postąpiliście zupełnie co rest. Prawda. Wypiął pierś Wierry, jak w teatrze A jegomość i tak dostał po nosie I zarobiliśmy na tym coś niecoś Dorzucił Jerry, bo Meg będzie teraz z nami musiała tańczyć przez cały wieczór Inaczej inspektor poleci zaraz ze skargą do wuja Nazywał Bartona wujem, choć łączyło ich bardzo dalekie pokrewieństwo Po dłuższej przerwie z podium znowu popłynęły tony muzyki tym razem grano jakieś rzewne tango. Panowie tłumnie pospieszyli ku tancerkom, żegnając tęsknymi spojrzeniami opuszczony bufet. Mek zgodnie z obietnicą tańczyła z Jerym, była jednak myślami daleko. Raz po raz zerkała ku drzwiom. Ach, myślała w duchu, żeby Harry wrócił wcześniej. Jakby to było cudnie, gdyby tak niespodzianie wszedł na salę. Rozdział trzynasty. Wilk pokazuje znowu pazury. Przy drzwiach wszczął się nagle jakiś niepokojący rozgwar. Kilka osób weszło naraz. W pierwszej chwili trudno było się zorientować, kto to. Stać. Ostry, chropowaty głos przeciął muzykę. Wszyscy ręce do góry. Zabrzmiał wysoki, dźwięczący nutkami nadchodzącej histerii śmiech kobiety. Panowie, zawołał jakiś mężczyzna. Co znowu za niedorzeczne kawały. Wszystko dobrze, ale panie się boją. Milczeć. Rozległ się rozkaz. Ręce do góry. Nie mamy czasu na żarty. Kto nie usłucha, kula w łeb. Kilkanaście zamaskowanych postaci rozsypało się w szeroką tralierę. W rękach przybyszów tkwiły wielkokalibrowe rewolwery, wymierzone wprost na salę. Czarne, ziejące tajemniczą głębią otwory luf, wędrowały ruchem wahadłowym w rozmaitych kierunkach sali. Każdy z obecnych miał wrażenie, że to właśnie jego serce stanowi cel dla pocisków tkwiących niewidzialnie we wnętrzach rewolwerów. Wybuchła niesamowita panika. Ze wszystkich stron zaczęły dobiegać piskliwe krzyki przerażonych kobiet. Ratunku! Bandyci! Wilk! Wrzasnął ktoś przeraźliwie. Z podniesionej ku górze lufy wionął snop ognia. Zapachniało spalonym prochem. Na wspaniałe fryzury pań spadło kilka kawałków tynku, oderwanych kulą od sufitu. Strzał spotęgował jeszcze silniejsze nasilenie popłochu. Ludzie zaczęli nerwowo biegać, jakby dotknął ich nagły obłęd. Ostatni raz ostrzegam. Zawołał stojący na przodzie barczysty mężczyzna o twarzy spowitej w grubą, jedwabną chustkę z podłużnymi wykrojami na oczy. Kto nie przestanie krzyczeć, albo zrobi choćby krok, z miejsca dostanie kulę w łeb. Wszyscy zastygli w bezruchu. Sale zaległa nagle przejmująca cisza. Oddawać kosztowności. Rozkazał ten sam bandyta. Najmniejszy opór – śmierć. Bandyci zaczęli żniwo. Kobiety stały jak kamienne posągi, patrząc rozszerzonymi oczyma na obce ręce, sięgające po ich kosztowności. Mężczyźni zaciskali bezsilnie pięści. Żaden nie zdobuł się na odruch obrony. Za późno. Tamten pokazał już, że nie będzie żartował. Zresztą straszliwe imię wilka spadło obezwładniającym ciężarem na najodważniejsze nawet serca. Nie warto ryzykować życia w obronie biżuterii. Jak dotychczas przynajmniej, bandyci, nikomu nie robili żadnej krzywdy. W momencie wejścia bandytów Meg z Jerrym znajdowali się w pobliżu jakiegoś filaru. Jerry nie stracił zimnej krwi. Twarz jego, nieco pobladła, pozostała jednak niewzruszona. Chodźmy, szepnął spokojnie, wciągając mek za osłonę filaru. Tak, mruknął, sięgając do tylnej kieszeni spodni wilk to wilk. W ręku jego zaczerniał kształt niewielkiego pistoletu. Co masz zamiar robić? spojrzała na niego z przerażeniem. Nic, wargi jego wykrzywił niezbyt wesoły uśmiech. Nie czuję w sobie zadatków na Don Kichota i nie mam ochoty atakować całej bandy w pojedynkę, ale musimy spróbować. Może zdołamy opuścić ten rozkoszny bałagan po angielsku. TSS ktoś pełznął ku nim pod osłoną niskiej bariery. Nie było widać twarzy przygiętej ku podłodze. Jerry skierował w tamtą stronę rewolwer. Co za czort? Syknął groźnie. Uff, zgięta postać dobernąwszy do filaru wyprostowała się nagle. Nie czort, a ja, umorusana twarz hukha błysnęła kumek rozpłomienionymi źrenicami. Nie powiem, żeby tu nie było kurzu, strzepnął swobodnym gestem pył z jedwabnych włogów fraka. Obserwowałem was, jak zawsze, przez cały czas, wyjaśnił cicho. A gdy ten parszywy wszedł na salę, pomyślałem sobie zaraz że lepiej jak nas dwóch będzie przymek. Zasunął pospiesznie prawą rękę za plecy. Mek zdążyła jednak dostrzec błysko oksydowanej stali. No i co teraz? Spojrzał znacząco na rewolwer Jerry Ego. Dwóch przeciwko dwunastu? Zapytał beznamiętnie. Nie, odburknął niechętnie Jerry o tym niestety nie mam mowy. Nie możemy przecież ryzykować, wskazał oczyma na kredowo-białą twarzyczkę dziewczyny. Otóż to, huk kiwnął potakująco głową, więc co zamierzasz? Spróbujmy może zwiać stąd, korzystając z zamieszania. Dobra myśl, potwierdził z przekonaniem. Spojrzał w kierunku sali. Niestety, nachylił usta tuż nad uchem przyjaciela, już za późno. Popatrz. Musimy przejść przez tę operację. W razie, gdyby Mek coś groziło, będziemy tu dwaj. Jaremu wystarczył jeden rzut okiem, by przyznać przyjacielowi rację. Nie było żadnych szans ucieczki. Środek sali pustoszał coraz bardziej. Bandyci spędzili obrabowanych w jeden kąt, trzymając w szachu groźbą wycelowanych, prosto w zwarty tłum, rewolwerów. W razie strzelaniny mogło dojść do straszliwej masakry. Praca napastników dobiegała końca. Jeszcze kilka osób tkwiło na środku, czekając na rewizję. Trzech bandytów podchodziło do filaru, za którym stali. Na przodzie szedł barczysty mężczyzna, kierujący wyraźnie całą akcją. Wilk szepnął bezgłośnie Jerry. Huk potwierdził milczącym skrzywieniem warg. Doszli do filaru. Teraz dopiero mężczyzna w jedwabnej chustce zastępującej maskę dojrzał mek. Zatrzymał się w miejscu, podając głowę naprzód. Cała jego sylwetka zastygła w pozycji wrażającej bezmierne zaskoczenie, więcej nawet niemal przerażenie. O! Spod chustki wypłynął nieartykułowany, chrapliwy bełkot, tu. Szarpnął się gwałtownie całym ciałem w tył. W podłużnych otworach chustki zamigotał błysk źrenic. Przez chwilę trwał nieruchomo, jakby niezdolny do wykonania choćby najsłabszego ruchu. Rewolwer w jego ręku wyraźnie drżał. Meg patrzyła na niego szeroko otwartymi oczyma. Co to wszystko ma znaczyć? Zdumienie zaczynało brać górę nad przestrachem. Nagle sina szarość powlokła jej twarzyczkę błysnęło przerażające podejrzenie. Te siwe oczy, grojące poprzez otwory w chustce. Ta wyniosła barczysta postać, zarysowana niewyraźnie pod płóciennym kitlem i wreszcie to zmieszanie na jej widok. — Kim jesteś? — krzyknęła przeraźliwie, głosem wypływającym z głębi udręczonego serca. Nie myślała teraz o niczym, poza tym jednym — Harry, Harry — Wyciągnęła ręce przed siebie, sięgając do jedwabnej chustki, zasłaniającej twarz bandyty. Zobaczyć, co się pod nią ukrywa zobaczyć za wszelką cenę to przecież ważniejsze od życia od wszystkiego na świecie precz. Silna dłoń uwięziła jej ręce w brutalnym uścisku. zabolało nieznośnie. Miała wrażenie, jakby stalowa prasa gniotła dłonie. Jęknęła cicho, jak skrzywdzone, bezbronne dziecko. Boli. Puść Jerry patrzył na tę scenę nieruchomymi, jakby zastygłymi oczyma. W głębi jego źrenic zabłysły zielonkawe ogniki. Chrapliwy oddech wypłynął świszcząco z pomiędzy zaciśniętych kurczowo zębów. To było ponad jego siły. Na mózg spadła ciężka, pochłaniająca myśl. Czerwona mgła wściekłości. Bandyta nie uwolnił uścisku wiążącego dłoniemek. Przeciwnie zacisnął jeszcze mocniej, jakby umyślnie chciał ją torturować. Boli jęknęła znowu. Po policzkach jej spływały dwie wielkie łzy. Jerry nie wytrzymał. Mózg jego przestał pracować. Puść ty. zbóju. Wyszarpnął gwałtownym ruchem spoza poza pleców dłoni uzbrojoną w rewolwer. W łeb drania. Huk w mgnieniu oka poszedł za jego przykładem. Dwa otwory lufy zawisły na wysokości piersi prześladowcy. Żaden jednak z nich nie zdążył pociągnąć za cyngiel. Palec bandyty lekko drgnął raz po raz. O, sustierra go wypłynął chrapliwy jęk. Wyprężone ciało nagle zwiotczało. Osunął się miękko na podłogę, tuż u stóp Mek. Huk wstał jeszcze przez ułamek sekundy nieporuszenie. W oczach jego zalśnił wyraz głębokiego zdumienia. Robił wrażenie, jakby rozmyślał nad tym, co ma teraz uczynić. Potem runął, jak drzewo porażone piorunem. Uderzył całym ciężarem o parkiet. Mek poczuła wyraźnie drżenie podłogi pod stopami. To, co zaszło przed chwilą, nie wywarło na nim najmniejszego wrażenia. Zresztą chciał tego i umyślnie sprowokował obu przyjaciół Mek do wystąpienia, zadając jej ból. Miał z nimi pewne porachunki, które teraz dopiero wyrównał. Pomimo swego haniebnego zawodu, był odważnym mężczyzną i nie strzelał do przeciwnika, zanim tamten nie weźmie do garści broni. Czysta gra. Dwóch przeciwko jednemu. Nie trudził się nawet, by sprawdzić celność swych strzałów. Były na pewno celne. Kula z jego rewolweru nigdy nie chybiała. I teraz także obie kule trafiły gdzie należy. Choć może po raz pierwszy od wstąpienia na ścieżkę zbrodni skierował lufę w innym niż zazwyczaj kierunku. Tym razem nie chciał, by stalowe stożki dotarły do siedliska życia. Przeciwników. Chciał tylko ich obezwładnić i dać bolesną nauczkę. Miał swoje wyrachowanie w tym, by żyli i mogli zeznać potem o przebiegu napadu. Bardzo poważne wyrachowanie. Tak poważne, że musiał powściągnąć chęć wyprawienia wrogów na tamtą stronę. Ale Mek nie wiedziała, że Huk i Jer żyją. Padające bezwładnie postacie miały wszelkie pozory śmierci. Myśli kłębiły się w jej czaszce wzwarty, niemożliwy do rozplatania kłębek. Na twarz spadły jakieś ciepłe, krzepiące bryzgi. Co to? Świadomość rzeczywistości była zbyt straszna, aby udręczona myśl nie wzdrygnęła się przed jej przyjęciem. Miała wrażenie, jakby mózg pęczniał na kształt nasiąkającej gwałtownie wilgocią gąbki. Irry. Huk. Jeszcze przed chwilą byli pełni życia, żartowali, a teraz tamte, porzucone jak niepotrzebne łachmany, kształty na podłodze, przestała rozumieć. Jakże to być może? Nie, to przecież nieprawda. Jakiś koszmar. Tak, to tylko sen, na pewno okropny sen, zaraz nadejdzie przebudzenie. A ten stojący przed nią mężczyzna w masce. Ten sam, który przed sekundą, a może przed całymi wiekami. Kto to jest? Kropka. Czy Dłonie jej wciąż tkwiły w żelaznym uścisku lewej ręki mordercy. Nie puścił jej nawet w momencie, gdy strzelał do tamtych. Teraz dopiero rozwarły się stalowe więzy twardych palców. Chybnęła gwałtownie w tył. Uderzając plecami o filar. Gdyby nie ta podpora, upadłaby niewątpliwie z rozmachem na podłogę. Bandyta przesunął obojętnym wzrokiem po zastygłych w bezruchu na lśniących kwadratach parkietu ciałach. Tak, wycedził przytłumionym głosem, wszystko o rajd dźwięki wpadły do uszu jakby przez gęstą mgłę. Brzmiały obcym, sztucznym zgrzytem. Obcym, a. Przecież dźwięczało w nich coś znajomego. Na pewno znajomego. Słyszała ten sam głos niedawno, tylko że wtedy brzmiał inaczej. Bandyta odwrócił się raptownie na pięcie. Idziemy, rzucił w kierunku swych towarzyszy. Bosie, dotknął jego ramienia jeden z nich, a to wskazał palcami na klejnoty połyskujące na szyimek. Zostaw, wargnął z groźbą poszli za nim bez słowa żaden nie ryzykował choćby najsłabszego protestu a przecież błyskotki naszej dziewczyny przedstawiały pewno niezgorszy kawałek grosza co tam bos wiedział co robi mek ciężko dysząc patrzyła za nimi zastygłymi w wyrazie najwyższej zgrozy oczyma nie odważyłaby się opuścić wzroku na podłogę tam przecież szu jej stóp boże boże Szeptały bezdźwięcznie śniejące wargi. Jakże to możliwe? Jery. Huk. I on. W uszach brzmiał coraz wyraźniej szum, uderzając boleśnie w skronie. Co tak szumi? Woda. Tak. Woda. Jakiś wodospad. Przed oczyma wirowały w zawrotnym tempie ogniste kręgi. Myśli rwały się na bezsensowne strzępki nagle ogarnęła ją ze wszystkich stron miękkim powojem kojąca cisza i nieprzenikniona ciemność. Straciła przytomność. Harry manipulował manetką, zmuszając motor do największego wysiłku. Powinien zdążyć. Na wschodzie różowił się wąski pasek wstającego świtu. Całe przygotowania balowe trwały dosłownie piętnaście minut. Dzień był jeszcze daleko, a on już dojeżdżał do starej farmy. Był w radosnym nastroju. Wyprawa poszła niespodziewanie gładko i przyniosła całkiem przyzwoity przypływ mamony. Wprawdzie pewien incydent zamącił bieg wypadków, nie należało to jednak do rzeczy poważnych. Ot po prostu pewna przykrość nieodzowna przy tego rodzaju zajęciu niezwykły ruch. Panujący przed podjazdem farmy wytrącił go brutalnie z beztroskich rozmyślań. Spojrzał z niepokojem. Kilkunastu ludzi biegających nerwowo koło domu. Niezgrabny kształt policyjnego auta, biało lakierowana karetka samochodowa z czerwonym krzyżem, i wreszcie granatowe mundury. Coś się stało. Zahamował ostro samochód i wyskoczył na śnieg. Co takiego? Schwytał kogoś za rękaw. A. Tamten spojrzał na niego niezbyt przytomnie wilk morderca. Twarz Harryego gwałtownie pobladła morderstwo a tam przecież była Amek. Wbiegł błyskawicznie po kamiennych schodach, przeskakując naraz po kilka stopni. Wejście zagrodziła barczysta postać w granatowym mundurze dokąd. Powstrzymał go stanowczym gestem. Tam nie można. Harry podniósł opuszczoną dotychczas głowę. Gdzie Miss Barton? zapytał, zdając się nie słyszeć jego zakazu. A, a sierżant Hawkins zasalutował lekko. Przepraszam, nie poznałem pana w pierwszej chwili, Mister Kos. No tak, pan może wejść oczywiście powiedział z dziwną intonacją. Harry nie zwrócił uwagi na jego ton. W tej chwili nie był w stanie dostrzec niczego. Myśli jego pochłaniało bez reszty nabrzmiałe niepokojem pytanie. Co z Meg? Gdzie jest Miss Barton? Powtórzył. Sierżant Hawkins obserwował go spod przymrużonych powiek. Wygląda jakby naprawdę nie wiedział o niczym, skonstatował ze zdziwieniem. Ale kto go tam wie? Mocny człowiek. Sierżant został dopuszczony przed kilku dniami do tajemnicy wilka przez Magdafty Ego. Leży w różowym saloniku, wyjaśnił od wejścia na prawo. Leży. Harry jednym ruchem odtrącił policjanta, wbiegając na salę. Kilka ciemnych postaci otaczało szesląg. Wśród nich siwy mężczyzna w koszuli bez marynarki z zakasanymi po łokcie i rękawami koszuli. Poznał doktora Lester'a z miejskiego szpitala. Boże, okropna myśl przemknęła w mózgu Harry Ego, Co oni tu wszyscy robią przymek? Czyżby? Serce zawisło w próżni. Zimny pot wystąpił na czoło. Nie, niemożliwe. Rozepchnął bezwzględnie ludzi i podszedł do szeslonga. Wlepił pełne troski i przerażenia oczy w bladą twarz otoczoną nieporządnie rozrzuconymi włosami. Te zamknięte powieki, kurczowo zaciśnięte siną wargi, zachwiał się na nogach. „Doktorze” – zwrócił się do Lestera napełniającego strzykawkę jakimś płynem z ampułki. „Co z nią?” W głosie jego dźwięczało błaganie. Zawisło oczyma na ustach doktora, jakby od jego odpowiedzi zależało życie. Nic wielkiego, uśmiechnął się uspokajająco doktor, po prostu wstrząs nerwowy. Nie uwierzył. Wstrząs. A dlaczego rysy ukochanej twarzyczki zastygły w martwym bezruchu? Ujął zwisającą bezwładnie rękę. Nie widział tych wszystkich, którzy otaczali szzezląk. Nic go nie obchodzili. Niech myślą, o co chcą. Dłoń mek wydała mu się zimna jak lód. Mek, szepnął rozpaczliwie. Mek, kochanie moje. Po bladej jak kreda twarzy przebiegło lekkie drżenie. Serce Harry ego załomotało oszalałym rytmem. Więc usłyszała go. Więc żyła. Mek, gładził z delikatną pieszczotą nieruchomą rączkę. Co tobie? Powieki leżącej uniosły się o ciężale w górę. Spojrzała na nachyloną nad sobą twarz mężczyzny. W oczach zamigotał wyraz poznania. O, Harry, westchnęła słabo, jednak przyjechałeś. Nagle blade wargi wykrzywił grymas wstrętu. W głębi źrenic zamigotały ogniki bezmiernej zgrozy. Wilk wyszeptała przejmująco, prężąc z wysiłkiem ciało, jakby chcąc zerwać się z kanapy, morderca. Precz. Spróbowała odwrócić głowę w stronę dwóch, pokrytych bandażami postaci, spoczywających nieruchomo na rozesłanych na podłodze opodal kanapy kocach. Zabrakło jej jednak sił. Głowa opadła bezwładnie na obitą jedwabiem poręcz. Tam. Krew. Huk. Jery. Wi. Wilk. Szept jej brzmiał coraz ciszej. Wreszcie zamarł zupełnie. Powieki osunęły się powoli, przekrywając zemglone oczy. Jedyną oznaką życia był słaby oddech noszący spazmatycznym rytmem jej piersi kropka wśród otaczających przebiegł szmer współczujących szeptów. Biedne dziecko, bradzi. Cóż dziwnego, przeszła takie piekło? Nikt nie zrozumiał, co chciała powiedzieć. Jeden tylko Harry. drgnął jak smagnięty biczem. Twarz jego zastygła w kamiennej masce. Sinoszary odcień powlókł policzki. Zrozumiał. Katastrofa wisząca od tylu dni w powietrzu uderzyła w niego gromem. Wyprostował się powoli, jakby każdy ruch kosztował go niezmiernie wiele. Tak, rzucił w przestrzeń przez zęby. Więc tak. Odwrócił się, idąc sztywno ku wejściu. Szedł wolno powłócząc nogami. Plecy zgarbiły się, ramiona opadły bezślnie w dół. Czynił wrażenie, jakby w tej chwili jego barki przygięło ku ziemi brzemię kilkudziesięciu lat. Ten i ów pogonił za nim wzrokiem kiwając głową. Ale chłopak wzięło Musi ją naprawdę kochać. Harry brnął poprzez salę, patrząc w przestrzeń niewidzącymi oczyma. Ruchy jego były automatyczne, jak u człowieka pogrążonego w hipnotycznym śnie. Zdawało mu się, że minęły całe stulecia, zanim zdołał dojść do samochodu. Boże, podniósł oczy ku tonącemu w purpurowej poświacie wstającego dnia. Niebu, dlaczego? Za co? Daj mi sił, abym zdołał wytrwać do końca. Nie mogę przecież zejść z tej drogi. Jeszcze nie.